W ostatnich dniach przede wszystkim na Twitterze pojawiły się pogłoski od osób z branży, jakoby któraś z frikowych federacji już wkrótce miała zorganizować galę na Stadionie Narodowym w Warszawie. Jako pierwszy tego typu doniesienia przekazał Szalony Reporter, który napisał: to się dzieje, pierwsza gala frikowa odbędzie się na Stadionie Narodowym 31 sierpnia, gratuluję. A jako to federacja odpowiem słowami Jacka Murańskiego, zaczyna się na jedną z siedmiu pierwszych liter alfabetu. Jak wiemy, liki Szalonego Reportera należy odbierać z dużą dozą dystansu i nie brać za pewnik, ponieważ zdarzało się, że puszczał on w obieg nieprawdziwe informacje. Jednak niedługo później doniesienia te potwierdził na Twitterze również Michał Cichy, który napisał: pierwsza gala frikowa na Stadionie Narodowym na koniec wakacji, trochę mało czasu, żeby to sprzedać, więc karta powinna być mocna. Ponadto Marcoń napisał pod postem Cichego komentarz o treści: cieszę się, że ludzie zobaczą, jak upokorzę otyłego człowieka na Narodowym. Zarówno Cichy, jak i Szalony zaznaczyli, że wydarzenie ma odbyć się pod koniec wakacji, a jak wiemy, 22. edycja gali Fame MMA planowana jest właśnie na 31 sierpnia, w związku z czym naturalnie najwięcej osób przewiduje, że to właśnie największa frigowa organizacja w Europie zdecyduje się na tego typu historyczny ruch w tej branży. Z drugiej jednak strony oficjalnym miejscem wydarzenia jest Atlas Arena w Łodzi i póki co nie pojawił się żaden komunikat świadczący o zmianie miejsca eventu i bilety w dalszym ciągu są w sprzedaży, dlatego nie pozostaje nam nic innego, jak poczekać na rozwój wydarzeń i komentarz samej organizacji Fame. Kilka tygodni temu jednym z najgorętszych tematów na naszym freakfightowym podwórku był debiut Amadeusza Ferrariego w zagranicznej organizacji Misfits Boxing, która jest jedną z czołowych freakowych federacji na anglojęzycznym rynku. Wygląda na to, że organizacja, za którą stoi YouTube'owy gigant KSI, zapewne w reakcji na olbrzymi odzew oraz zaangażowanie polskich odbiorców sięgnie po kolejne głośne nazwiska z naszego kraju, a wiele wskazuje na to, że już to zrobiła. Na Twitterze bowiem krąży grafika z turniejowej drabinki, która miała pojawić się na ekranie podczas sobotniej gali Misfits Boxing i z której to wynika, że Fagata wystąpi w żeńskim turnieju tej organizacji. Jej rywalką ma być Ellie Brooke, a więc brytyjska aktorka filmów dla dorosłych, która znana jest przede wszystkim ze swojej działalności na niebieskiej platformie i która miała okazję skrzyżować już rękawice z polską influencerką, kiedy to na gali Kingpin Boxing zeszłego roku pokonała na punkty w dość równym pojedynku Mrs. Danielkę. Ponadto na sobotniej gali, na której wyświetlana była grafika, zremisowała ona w starciu bokserskim z byłą zawodniczką UFC, więc trzeba przyznać, że kolokwialnie mówiąc nie jest z pierwszej lepszej łapanki, jeśli chodzi o umiejętności stójkowe, co potwierdza również jej rekord wynoszący 4-1. Co więcej, na oficjalnej stronie Misfits Boxing, na której widnieją rankingi zawodników w poszczególnych kategoriach wagowych, na pierwszym miejscu wagi lekkiej kobiet pojawiła się Fagata, a tuż za nią na drugim miejscu uwaga Marta Linkiewicz, co wskazuje na to, że ona również może wkrótce zadebiutować na zagranicznym rynku. Należy również odnotować fakt, że zdjęcie z rozpiską kobiecego turnieju skomentował na Twitterze sam KSI, pisząc, cytuję, to musi być pomyłka, lecz w późniejszym czasie wpis został usunięty, w związku z czym ciężko jednoznacznie ocenić, czy polskie freakfighterki na pewno pojawią się na zagranicznej arenie, jednak ich nazwiska raczej nie bez przyczyny widnieją na oficjalnych grafikach organizacji. W poniedziałkowy wieczór odbyła się kolejna edycja Influenceriady, a więc charytatywnego teleturnieju organizowanego przez Federację Fame MMA. Tym razem w programie wzięli udział tacy zawodnicy jak Adrian Cios, Joseph Bratan, Alan Kwieciński, Wiewiór oraz Pasut. Sama formuła programu jest niezmienna, freakfighterzy w pierwszej części odpowiadają na pytania z wiedzy ogólnej, w drugiej rysują, a w trzeciej muszą dokończyć przebieg szota. W części finałowej panowie odpowiadają na pytania z wiedzy ogólnej, z tą różnicą, że każdy z uczestników odpowiada na to samo pytanie i przed każdą rundą kładzie na szali określoną liczbę wcześniej zdobytych punktów, które w przypadku poprawnej odpowiedzi pomnoży razy 2, a w przypadku błędnej straci. To właśnie pytania z wiedzy ogólnej, jak zawsze zresztą, przysporzyły najwięcej uśmiechu, jako że kilku zawodników błędnie odpowiedziało na kilka raczej bardzo prostych pytań, co spotkało się z rozbawieniem zarówno całego czatu, jak i pozostałych uczestników. Jeśli chodzi o geografię, faworytem poniedziałkowego programu został Joseph, który nie szczaił, że lubuskie i lubelskie to dwa inne województwa. Jak mówi się poprawnie? Lubelskie czy lubuskie? Lubuskie. No niestety nie, panie Jose. To i to jest poprawną odpowiedzią, to są dwa osobne województwa. Ale rozumiem, no. Bliski przebicia Bratana był Alanik, który przez dłuższy czas nie mógł znaleźć odpowiedzi na pytanie, kto jest autorem Czterech Pór Roku Vivaldiego. Kto jest autorem Czterech Pór Roku Vivaldiego? Kurwa, jego mać. Panie Alanie, czekamy. Czekać podpowiedź? Myślę, że kto jest autorem Czterech Pór Roku Vivaldiego, no nie da się tu nic podpowiedzieć. No Vivaldi, kurwa.
No brawo! Brawo, panie Alanie! Dalsza część programu pokazała, że matematyka na pewno nie jest mocną stroną Adriana Ciosa, który najpierw błędnie odpowiedział na pytanie wymagające bardzo podstawowych obliczeń. Pół śledzia kosztuje 50 groszy, panie Adrianie. Ile kosztuje 7 śledzi? 7 śledzi. Proste działanie tutaj jest. Panie Adrianie... 3,5 złoty. No niestety nie, 7 zł. Pół średnia kosztuje 50 groszy, więc cały kupuje złotówkę, panie Adrianie. Po czym jakiś czas później po raz kolejny przestrzelił z wynikiem, który co prawda wymagał nieco trudniejszych obliczeń matematycznych, jednak jego odpowiedź była bardzo daleka od poprawnej. Malarz miał namalować na drzwiach numery od 100, od 1 do 100. Ile dziewiątek musiał namalować? Panie Adrianie? 10. No niestety nie. 20. 20 dokładnie. No jak? Ale 90 jeszcze. Ulfi, klamy się nie 9, dobra. 91, 92. 93. Finalnie jednak to właśnie jeden z trzech przed chwilą wspomnianych uczestników, którzy skazywani byli raczej na porażkę, sprawił sporą niespodziankę i zebrał największą liczbę punktów. Mowa tu o Alaniku, który pomimo, że do finałowej odsłony wchodził z najgorszym wynikiem, to bezbłędnie odpowiedział na 3 ostatnie pytania, czym zapewnił sobie zwycięstwo oraz przepustkę do wielkiego finału influenceriady, w którym do zgarnięcia będzie 100 tysięcy złotych. W niedzielny wieczór odbył się kolejny program w serii Roast organizacji Cloud MMA, w którym udział wzięli bohaterowie zestawień Gawronek kontra Mopsu, Błoński i Bartman kontra AJ oraz Mokry Suchar versus Patiro. Po pierwszym, bardzo w cudzysłowie family friendly panelu, w którym udział wzięli najmłodsi na karcie walk zawodnicy, którzy w trakcie programu przede wszystkim grali w statki oraz wykonywali challenge, do studia weszli bohaterowie main eventu i jak można się było domyślać, również ta część programu miała dość spokojny przebieg, jako że cała trójka zawodników ma ze sobą neutralne, o ile nie koleżeńskie relacje i podchodzą do innowacyjnego starcia w formacie 2-1 na stricte sportowych zasadach. W związku z tym, aby nieco zagęścić atmosferę w studiu, potrzebne było wywołanie tematu Adriana Ciosa, czyli zawodnika, z którym na pięku ma wielu innych freakfighterów, w tym zasiadający w studiu Zbigniew Bartman, który ma z Adrianem nie po drodze już od czasów programów promujących drugą galę Cloud, która odbyła się w drugiej połowie zeszłego roku. Wywołany do tablicy w temacie właśnie Ciosa, Bartman przypomniał raz jeszcze na wizji genezę ich konfliktu, po czym oznajmił, że z przyjemnością skarciłby niedawnego przeciwnika Tomasza Oświecińskiego w klatce za sposób jego zachowania, jednak w żadnym wypadku nie jest to dla niego priorytetowy pojedynek. Ja powiedziałem zresztą, że ja jak najbardziej Ciosowi wychowawczy w pierdol z chęcią zawsze mogę spuścić, żeby zrozumiał, jak się należy zachowywać w towarzystwie, ale na pewno nie jest to dla mnie żaden priorytet. Nie trzeba było długo czekać na to, by na linii pojawił się już sam zainteresowany, który zaznaczył na starcie, że Bartman wszędzie porusza tylko i wyłącznie jego temat i zadał byłemu siatkarzowi pytanie, czym mu tak podpadł, że ciągle jest u niego na świeczniku. W odpowiedzi Zbyszek raz jeszcze przytoczył to, co nie podobało mu się w zachowaniu Ciosa, zwracając uwagę przede wszystkim na jego głośny i atencyjny styl bycia podczas programów oraz fakt, iż pozwolił sobie w przeszłości rzucić w jego kierunku bardzo obraźliwe stwierdzenia. Później przed Cloud 3 wyzwałeś mnie od kury i wtedy ci powiedziałem, że należy ci się wychowawczy w pierdol, bo nie wiesz, jak się w towarzystwie zachowywać. Adrian opierał z kolei swoją narrację na tym, iż panowie znajdują się aktualnie w świecie freaków, w którym Bartmanowi nie przysługuje szacunek nabyty na siatkarskich boiskach, w związku z czym nie zamierza w żaden sposób go oszczędzać i w tym uniwersum jest w jego oczach zerem. W świecie freaków jesteś zwykłym świetnikiem, kurwa, i będę z tobą jechał jak z inną osobą, a wychowawczego lisia, jak mi dasz, to cię, kurwa, oddam 2 razy mocniej. Po chwili Adrian dość mocno uderzył także w kwestię umiejętności i charakteru swojego medialnego oponenta, wprost wyśmiewając fakt, że ten weźmie udział w walce w formacie 2-1 jako jeden z członków duetu. Przy okazji Cios wbił również kilka szpilek w pozostałych zawodników siedzących w studiu, określając Kacpra Błońskiego mianem bezbarwnego freakfightera oraz cytując Moczy Mordy, a także negując przy okazji fajterskie zaplecze AJ-a. Taki chcesz być, kurwa, sportowiec, a jesteś taką p***ą, że boisz się wziąć walkę 1-1, kurwa, tylko bierzesz sobie jakiegoś Moczy Mordę, kurwa, do pomocy, przychodzicie we dwóch i lejecie chłopa, kurwa, który ze sportami walki ma tyle wspólnego, kurwa, co ja z kółką nożną, czyli nic. Kacper, jak ty się czujesz, że też zostałeś tutaj troszkę, no, nazwany moczymordą i tak dalej? Dobra, Kacpra nie miesza, je w niego to mam wyjebane, bo nie znam, jeśli wypowiadam. Sam go troszkę tutaj wyzwałeś, no tak, no nie? Bo ja go nie szanuję jako freaka, no bo też uważam, że jest taką bezpłodną postacią, po prostu wybił się na tych teamach X i teraz nudną osobą, dlatego też walczy w takim, kurwa,
pierdolników zje... No tak zjebanym uważam w zjebanym main evencie, no moim zdaniem po prostu. Wyraźnie zmęczony słowotokiem ciosa Bartman w reakcji na jego narrację raz jeszcze zadeklarował, że może z nim zawalczyć i udowodnić mu swoją wyższość w klatce. Cios ochoczo zareagował na tę propozycję, podkreślając, że zabiegał on o to już przy okazji poprzednich eventów, jednak włodarze mieli na ich dwójkę inny pomysł. Ostatecznie panowie w cudzysłowie przybili się na pojedynek na gali numer 6. Jeszcze mniej inicjatywy w kierunku wchodzenia w dyskusję z ciosem wykazał Kacper Błoński, który wręcz odmówił skomentowania słów byłego rywala m.in. Marcina Najmana, po czym dodał, że Adrian jest osobą, której nie powinno się dawać jakiejkolwiek atencji. Moim zdaniem nie ma sensu rozmowy z taką osobą w ogóle. Nie wiem, czemu ty się wdałeś z nim rozmowę, bo to... Nie wiem, po co takim osobom dawać atencję w ogóle. Bohaterami panelu numer 3 byli Patiro oraz Mokry Suchar, czyli niegdyś koledzy, a aktualnie mocno skonfliktowani ze sobą streamerzy. Duży ładunek negatywnych emocji pomiędzy tą dwójką widoczny był już zresztą podczas programu o nazwie First Meet, którego przebieg przytaczaliśmy w jednym z poprzednich filmów. Bardzo szybko okazało się, że emocje pomiędzy tymi zawodnikami ani trochę nie opadły, ponieważ program zaczął się w zasadzie od mocnego przekazu ze strony Suchara, który w nawiązaniu do genezy ich sporu, a także zachowania swojego oponenta właśnie niedawnego programu odbił zarzut, że jest on fałszywy, przypisując tę cechę właśnie swojemu przeciwnikowi. Kurwa, pałem żdziołem jesteś i po prostu nie potrafiłeś wytrzymać rozmów z nami, dlatego się odciąłeś i poszedłeś do kurwa ludzi, którzy potrafili ci wylizać trochę pizdeczkę. Wyzywałeś mnie od fałszywców ostatnio, po czym kurwa okazało się, że to ty kurwa chciałeś mi podać rękę na backstage'u przed programem. Chciałeś mi kurwa podawać człowieku rękę, a potem kurwa wchodzimy na program, a ty kurwa wyciągasz moje wpisy sprzed 9 lat na wykopie i sugerujesz kurwa, że jestem PDF-em albo coś. Człowieku, jak możesz wyzywać kurwa kogoś od fałszywców, po czym wyciągać wpisy sprzed 9 lat? No kurwa, szanujmy się! Przypomnijmy, że na wspomnianym programie First Meet Patiro przygotował sobie teczkę ze starymi i dość kontrowersyjnymi wpisami Suchara na wykopie, które miały go stawiać w bardzo negatywnym świetle, co zostało nawet przez samego Stokłosa odebrane jako próba zrobienia z niego w oczach opinii publicznej tak zwanego PDF-a. Jak się okazało, grzywacz nie zmienił swojej strategii i również w trakcie niedzielnego programu wyciągał na światło dzienne brudy na swojego rywala, który tym razem również miał przygotowane swoje materiały i w zasadzie cały panel przebiegał pod znakiem wzajemnego rozliczania się z wątpliwych moralnie zachowań z przeszłości. Patiro zaprezentował m.in. materiały, w trakcie których Suchar korzystał z toalety w trakcie transmisji, oddawał mocz na mury kościoła czy pokusił się o niesmaczny żart na temat afrykańskich dzieci. Skonfrontowany z filmami członek Xayo Industries podkreślał, iż od czasu nagrań minęło już minimum 7 lat, ale nawet po czasie nie uważa, by robił na wspomnianych transmisjach coś skandalicznego, a ponadto nie ma nic do ukrycia i wszystkie zaprezentowane przez Patiro szoty pochodzą z jego własnego kanału, ponieważ nie wstydzi się on swojej przeszłości, która ukształtowała go jako człowieka. Bo tak jak mówię, ja szotu sprzed 7-8 lat nie usuwam, bo się ich nie wstydzę, bo stworzyły mnie takie, jakim jestem teraz i są to zajebiście śmieszne szoty. Mokry Suchar, który nie pozostał dłużny swojemu rywalowi, zaprezentował z kolei nagrania, na których Patiro wyciąga za śmieci dziecięcy but i imituje jego powąchanie. Należy jednak podkreślić, że Stokłosa nie nadawał temu wykopalisku żadnej narracji, a nawet ocenił szota jako zabawnego i wykorzystał go do tego, by zaprezentować różnicę w podejściu obu streamerów do brudów ze swojej przeszłości. Dobrze, to jest śmieszne, tylko właśnie o to mi chodzi, że ja wyciągam coś takiego i nie mówię, kurwa, że jesteś creepem, tylko PDF-em. Ja wiem, że to jest śmieszne i też mnie to bawi, ale nie jestem, nie będę hipokrytem jak ty i nie będę teraz sugerował, że jesteś creepem albo jakimś PDF-em, tak jak ty to zrobiłeś ostatnio. Rozumiesz? Wyciągnąłeś jakiegoś mema i zamiast się chociaż z tego pośmiać, to próbowałeś zrobić z tego jakąś, kurwa, narrację. W dalszej części programu pokazał również filmik, podczas którego Patiro wpadł w furię w trakcie swojego streama i groził widzowi śmiercią, czy też pijany wydzierał się w kościele podczas pasterki w obecności własnej matki. Grzywacz odniósł się rzecz jasna do wszystkich przytoczonych materiałów, podkreślając, że akcja z butem była nagrana w 100% dla żartu i tak naprawdę go nie powąchał, natomiast atak szału na streamie był spowodowany stanem upojenia alkoholowego, połączonym z faktem, iż ktoś w Sylwestra rzucał w jego dom petardami. Zachowanie z kościoła jest z kolei czymś, czego się wstydzi i za co wielokrotnie już przepraszał. No jest to przesada, no potwierdzam, no wstydzę się tego mega. Jakby nauczyłem się na tym i
Już więcej czegoś takiego bym nie zrobił. Przepraszałem za to dużo razy, multum razy szczerze to przepraszałem i przepraszam za to jeszcze raz tutaj. W jednym z ostatnich odcinków przytoczyliśmy bardzo ofensywne wypowiedzi Natana Marconia, który podczas programu z serii First Meet bardzo dosadnie wyraził swoją opinię na temat internetowej działalności swojego najbliższego rywala oraz jego partnerki Nikity, która wstawia swoje delikatnie rzecz ujmując bardzo roznegliżowane zdjęcia na niebieską platformę, a jej narzeczony jej na to przyzwala. Kim jest w tym momencie Nikita dla mnie? Jest nie. Alfonsem. Nie, kim? Poczekaj. Tym pieniądze, kurwa. No tak, troszkę tak. Okej. Okay. Bardzo bym chciał, żeby Cloud zrobił aktualnie ankietę na czacie. Co jest bardziej obrzydliwe? Wsadzenie członka po ciosie czy po magikalu? Kamera Boy w programie rzecz jasna przeciwstawił się takiej narracji, lecz biorąc pod uwagę to, jak mocne słowa rzucał pod ich adresem Nathan, reagował on stosunkowo łagodnie. Znacznie ofensywniej do sprawy podeszła z kolei sama Nikita, która odniosła się do słów Marconia kilka dni temu na TikTokowym live'ie, podczas którego przede wszystkim zaprzeczyła temu, że jej narzeczony zmusza ją do prowadzenia działalności na niebieskiej platformie, po czym stwierdziła, że Marcoń uwziął się na dziewczynę w ten sposób zarabiający, ponieważ sam kilka lat temu miał próbować swoich sił w kontencie dla dorosłych, lecz mu nie wyszło z powodu braku walorów fizycznych, których nikt nie chciał oglądać. Fakt posiadania przez Natana profilu na niebieskiej platformie ma być również objawem jego hipokryzji. Nie, Łukasz nie jest moim Alfonsem, nie, Łukasz mnie nie zmusza do on***a, Natan to jest pierdolony hipokryta, który też w 2022 roku założył on z tą różnicą, że jego siura małego, splaczałego nikt nie chciał oglądać, więc się wkurzył na wszystkie on***. Tak, on się strasznie zdenerwował. I ma kompleks swojego k***a, bo nikt nie chciał kupywać. W dalszej części live'a para pokazała zweryfikowany profil Marconia na niebieskiej platformie założony w 2022 roku oraz wspomnieli o jakiejś dziewczynie o imieniu Daria, do której Nathan miał wypisywać desperackie teksty, po czym kamera Boy dość tajemniczo zasugerował, że Marcoń ma więcej za uszami w kontekście wspomnianej dziewczyny, która swoją drogą brała udział w projekcie stworzonym przez Ferrariego o nazwie Hell's House. Niedługo później na Instagramie pojawiły się screeny kilku wiadomości, jakie Marcoń wypisał do wspomnianej Darii, a ich wydźwięk oraz narracja, jaką nadał kamera Boy, sugerują, że miał on wobec niej niemoralne zamiary. Marcoń pisał m.in., że chce się po kryjomu spotkać ze wspomnianą dziewczyną oraz że ją przypilnuje, kiedy to cytując, padnie po kilku kieliszkach. Następnie narzeczony Nikity poinformował, że Marcoń od razu po jego storkach zablokował wspomnianą Darię, zapewne ze strachu przed tym, że wypłynie ich pełna rozmowa, a na jednej z kolejnych relacji wystąpiła sama zainteresowana. No nie wiem, dlaczego mnie zablokowałeś, bo nic ci nie zrobiłam, wręcz przeciwnie, to ty nalegałeś na spotkanie, a ja za każdym razem ci odmawiałam. I została Daria zablokowana, także co, aż tak bardzo się boisz, że wypłynie cała wasza rozmowa? Natanku! Wypierdalaj! Ponadto kamera Boy w ostrych słowach zapewnił, że nie odpuści Marconiowi za to, że ten publicznie obraził jego narzeczoną od prostytutek i zapłaci za te słowa w oktagonie. Nie mam dla ciebie litości, dojadę cię na programie i dostaniesz za to, co powiedziałeś. Nathan nie pozostał obojętny na zarzuty, które padły pod jego adresem i w odpowiedzi poinformował, że wspomniana dziewczyna jest osobą interesowną, która kręciła się w jego towarzystwie celem zaistnienia w sieci, a on znając jej zamiary robił sobie z niej żarty i to ona finalnie została na lodzie, co również może potwierdzić screenami rozmów. Dostałem te screeny, co tam dodajesz i są to rozmowy z tą panią towarzystwa Darią, kiedy płakała po ciosie, który ją olał i poszedł sobie do innej i potem chciała zdobyć fame i na mnie wskoczyć i po prostu robiłem sobie z niej fajne żarty, co jakby jest w tych wszystkich rozmowach, a została w cudzysłowie wyru pip, bo z żonami tak robimy. Co więcej, Marcoń dodał, że aby bronić swojego dobrego imienia i jednocześnie w ramach swego rodzaju zemsty, zamierza na wtorkowym programie zdradzić wszystkie tajemnice projektu Hell's House, które mają dotyczyć również Nikity oraz kamera Boya. Nie dość, że zniszczysz jakby siebie i Nikitę takim czymś, to przy okazji wyjdą wszystkie sekrety całego waszego Hell House'u, nie? I waszych umów, które macie procentowe, bo zdarliście troszkę z inną osobą niż powinniście. Pierzasty nadmienił, że nie chciał wyciągać tego typu spraw, ponieważ odpowiedzialny za ten projekt był jego przyjaciel Amadeusz, jednak jeśli będzie do tego zmuszony, to zrobi. Budda zapowiedział kolejny napój Dozę. Czy kolejny smak uratuje markę youtubera? Były wspólnik Buddy, Jose Kolekcjoner, ujawnił kulisy zamknięcia Illegal TV, a na koncercie Julii Żugaj doszło do niebezpiecznego incydentu. To i wiele więcej możecie zobaczyć na zaprzyjaźnionym kanale InfluNews. Kliknij w odnośnik na ekranie.